Dzień dobry. Dzisiaj naszym gościem jest pan Szymon Chojnowski, zastępca prezydenta miasta Świdnica. Witam serdecznie, witam panią. Panie prezydencie, startował pan do Rady Miejskiej z ramienia Świdnickiego Forum Rozwoju. Po kampanii rozstał się pan z tym ugrupowaniem. Następnie na stanowisko zastępcy uzyskał pan nominację Platformy Obywatelskiej. Nie trudno oprzeć się wrażeniu, że wstąpił pan do Platformy po to, by uzyskać, właśnie, by móc objąć stanowisko zastępcy. Rzeczywiście startowałem z listy Świdnickiego Forum Rozwoju. Natomiast, jak wiadomo, wszystko się działo dość szybko. Tam między nami doszło do jakichś takich delikatnych tarć tam w okolicy drugiej tury i to nie jest też żadna tajemnica, że mieliśmy troszeczkę inne wizje. W związku z czym wypadało się pożegnać w jakiś sposób. Na szczęście wszystko się odbyło dość, powiedziałbym, bezboleśnie i do dzisiaj jesteśmy w dobrych relacjach. Mamy wspólną troskę o miasto, o to, jak się rozwija, więc myślę, że nie było to w gruncie rzeczy ze szkodą, myślę, ani dla stowarzyszenia, ani dla mnie. Ja postanowiłem pójść troszkę własną ścieżką. W międzyczasie kończyłem pracę w Ministerstwie Finansów na przełomie roku. Jak wiadomo, ostatnie 7 lat, kiedy tam pracowałem, to były rządy Platformy Obywatelskiej i siłą rzeczy można powiedzieć, że pracowałem trochę na konto Platformy Obywatelskiej i zawsze gdzieś tam było mi bliżej do tej partii niż do innych partii. Dlatego nie wydaje mi się, że to było w tym kierunku, w którym pani powiedziała. Wydaje mi się, że wręcz jestem pewien, że zaczęło się od tego, że propozycja padła od pani obecnej, pani prezydent Beaty Moskal-Słaniewskiej, z którą też tajemnicą nie jest, że znamy się kilkanaście dobrych lat, razem współpracowaliśmy i myślę, że zadecydowała kwestia zaufania i kompetencji. Na konferencji prasowej 7 stycznia prezydent Beata Moskal-Słaniewska zapowiedziała, że pierwszym pana zadaniem będzie sporządzenie diagnozy środków, z których miasto mogłoby skorzystać. O jakie środki chodzi? Wybraliśmy sobie już pewne takie kierunki rozwoju, kierunki pozyskiwania środków zewnętrznych. To będą zarówno środki unijne, twarde i miękkie tak zwane, czyli zarówno te inwestycyjne, które akurat może nie leżą te projekty inwestycyjne w mojej gestii, ale mimo wszystko zamierzam współpracować tutaj z różnymi urzędnikami, którzy będą potrzebowali takiej współpracy z mojej strony i ze strony urzędników stricte zajmujących się funduszami europejskimi. Tych funduszy jest bardzo dużo. Są to zarówno programy operacyjne, tutaj jest ten nasz regionalny program operacyjny, w ramach którego mamy aglomerację wałbrzyską. Widzimy również konkretne fundusze w ministerstwach, na przykład. Podam tylko może przykłady. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Kultury, które organizują różnego typu konkursy. Można aplikować o naprawdę duże środki, czyli to będą zarówno takie projekty większe, na jakieś większe wydarzenia, większe projekty, jak i chcemy tutaj pójść w takim kierunku również pozyskiwania i pomocy również czasami, nawet jeśli to będzie potrzebne w pozyskiwaniu takich środków o mniejszej wartości, ale jednak dla wielu grup to mogą być także środki niebagatelne. A czy można chociaż wskazać te grupy społeczne, które mogłyby być za pomocą tych środków bardziej dofinansowywane niż dotychczas? Główne takie kierunki zainteresowania to są najmłodsi, czyli dzieci i młodzież, jak i seniorzy. Chcemy wzbogacić ofertę dla tych grup. Uważamy, że jest tutaj bardzo, bardzo dużo do zrobienia. Takie jest zapotrzebowanie społeczne, jak można było obserwować w ostatnich miesiącach, na przykład w kampanii wyborczej, także to będą nasze kierunki. Jest też kilka innych ważnych rzeczy, jak rewitalizacja, budownictwo mieszkaniowe, budownictwo socjalne. Także to są takie ogólne, że tak powiem, zarysy. Po tygodniu pracy trudno jest mi już tutaj konkrety sypać konkretami. Zachowam je na razie dla siebie i dla osób, z którymi współpracujemy.
Kolejnym Pana zadaniem będzie promocja Świdnicy na zewnątrz. Czy ma Pan już jakieś pomysły na realizację tego zadania? Tak, tak jak mówiłem na konferencji prasowej, turystyka i promocja miasta to są takie moje dziedziny, którymi interesuję się od dawna. Obserwuję to, co się dzieje w Świdnicy, dostrzegam wielki potencjał turystyczny w tym mieście i wydaje mi się, że jednak ostatnie lata troszkę nie były może zbyt obfite w takie działania. Zaczniemy od literki A, czyli od początku, od podstaw. Zaczniemy od stworzenia strategii turystycznej i nie będzie to tak zwana sztuka dla sztuki, czyli nie będziemy sobie tworzyć kolejnego dokumentu, który sobie gdzieś tam leży na półce, tylko chcemy stworzyć dokument, który będzie taką bazą dla nas. Chciałbym, żeby oczywiście to będzie w powiązaniu z pozyskiwaniem funduszy europejskich i różnego typu funduszy zewnętrznych. To wszystko musi być oczywiście połączone, wszystkie nasze działania muszą być przemyślane, spójne i nie może być tutaj mowy w żadnym przypadku. Dlatego poza tą strategią turystyczną mamy tutaj kilka ciekawych pomysłów, jak przyciągnąć różne grupy do Świdnicy, zarówno poprzez wydarzenia kulturalne, mniejsze i większe, jak i poprzez może bardziej czasami awangardowe czy takie niszowe przedsięwzięcia, jak Miasto Murali, Świdnica stolicą murali w cudzysłowie, na razie póki co. Zgłaszają się do mnie mieszkańcy z różnymi ciekawymi pomysłami. Realizując też, znowu wrócę do programu Pani Prezydent, Blisko Ludzi, bierzemy sobie to rzeczywiście do serca i jesteśmy otwarci na te inicjatywy, czego dowodem jest właśnie to Miasto Murali. To jest projekt Piotra Tomaszewskiego, który się do mnie zgłosił z własną koncepcją. Zaczęliśmy nad tym pracować. Staliśmy się koordynatorami tego przedsięwzięcia, chociaż w chwili obecnej ja z racji urzędu nie mogę tak za bardzo się w to wszystko włączać. Natomiast Piotr tutaj jest tym głównym koordynatorem, ja to bardziej od strony takiej administracyjno-organizacyjnej. Taka wskazówka też może będzie też dla innych, którzy chcą realizować swoje pomysły, którzy być może czasami potrzebują pomocy magistratu. Wiemy już, że w tym roku nie odbędzie się festiwal reżyserii filmowej. Czy Świdniczanie mogą liczyć na jakąś imprezę alternatywną? Bo jakby nie było, festiwal przyciągał jednak te 17-18 tysięcy widzów. Tak. Mieliśmy problem z tym festiwalem i dyskusja nad nim trwała już też jakiś czas. Nie tylko tutaj w urzędzie, ale wzbudzał on pewne kontrowersje jednak. Spotkałem się z różnymi głosami na temat tego festiwalu. Z jednej strony rzeczywiście było to jakieś wydarzenie, festiwal w cudzysłowie, bo prawdziwe festiwale to są wydarzenia, bardziej mi się kojarzy z festiwalem w Gdyni na przykład, to jest prawdziwy festiwal, no ale to są takie koszta i takie przedsięwzięcia, które są poza naszym zasięgiem obecnie. To było z drugiej strony, patrząc na kosztorys, około 230 tysięcy złotych, to kwota dla takiego miasta jak Świdnica naprawdę niemała. Dlatego też, patrząc na korzyści i koszty, stwierdziliśmy, że takie środki warto by było wykorzystać w naszej bazie, którą mamy, czyli w Świdnickim Ośrodku Kultury. To on jest tą instytucją wiodącą. Mamy tam ludzi, którzy po prostu pracują od wielu, wielu lat, którzy są zasłużeni, słuchają potrzeb mieszkańców, wiedzą, jakie jest zapotrzebowanie na jakie imprezy. Dlatego wydaje mi się, że tutaj możemy ufać Świdnickiemu Ośrodkowi Kultury. I wiem, że będą to po prostu pieniądze dobrze wykorzystane. Festiwal był po prostu też imprezą bardzo kosztowną, nie ukrywajmy, podsumowując, i taką, która nie przynosi oczekiwanych efektów promocyjnych przede wszystkim. Nie jest też tajemnicą, bo to są środki publiczne,
w jaki sposób były rozdysponowane konkretnie te. Mieszkańcy powinni mieć jak najwięcej korzyści z każdej takiej imprezy. Czy to będą Dni Świdnicy, czy to będzie jakiś festiwal, czy to będzie jakiś przegląd, czy to będzie jakieś najmniejsze wydarzenie kulturalne. Każde z nich będzie przez nas jakoś w większym lub mniejszym stopniu przeanalizowane pod kątem tego, co daje mieszkańcom, co konkretnie mieszkańcy z tego mogą wyciągnąć, czy chcą tego typu imprezy. To, że zabieramy z środki z jednego miejsca, to nie znaczy, że właśnie, że nie mamy alternatywy. Już w tym tygodniu bardzo szybko udało nam się zorganizować spotkanie z panem Gutkiem, który organizuje poważne festiwale w Polsce, które cieszą się zawsze prestiżem. W związku z tym, że jesteśmy na takim etapie, to nie chciałbym teraz w tej chwili już jakichś szczegółów tutaj wszystkim przedstawiać. Na pewno jak tylko ustalimy coś konkretnego, to od razu przekażemy to mieszkańcom, tę informację. Kolejna duża impreza, Kongres Regionów, również stoi pod znakiem zapytania. Czy wiadomo już, czy są jakieś wieści z wydawnictwa, gdzie tegoroczna edycja się odbędzie? Tak jak pani wspomniała, to nie my, nie miasto Świdnica jest tutaj decydujące, tylko podmiot zewnętrzny, Axel Springer, który tutaj ma najwięcej do powiedzenia i to on decyduje, gdzie taki festiwal się może odbyć. Jak państwo wiedzą, też pojawiły się jakieś konkurencyjne oferty ze strony innych miast, w związku z czym to, co my mogliśmy zrobić, to złożyliśmy ofertę, czekamy na odpowiedź. Nasza oferta jest przede wszystkim przeanalizowana dość dobrze, myślę, pod każdym względem i uczestnictwa, szerokiego uczestnictwa. Chcemy tą imprezę po prostu otworzyć, żeby to nie była impreza zamknięta dla jakiejś grupy osób, na którą przeznacza się też duże środki w skali naszego budżetu. Więc tutaj, tak jak mówię, wszystko musi być przemyślane i wszystko musi być pod kątem przydatności dla mieszkańców. Jakich jeszcze imprez mogą się w tym roku spodziewać Świdniczanie? Na razie słychać tylko o tym, co się zabiera i to tak wygląda niestety z boku. Być może tak to zostało odebrane, natomiast proszę zwrócić uwagę, że od razu pani prezydent zaproponowała przeznaczenie tych środków do Świdnickiego Ośrodka Kultury, który ma największe tutaj doświadczenie w dziedzinie kultury w Świdnicy i wydaje mi się, że najlepiej wie, w jaki sposób te pieniądze spożytkować z myślą właśnie o potrzebach mieszkańców. Dlatego też od razu zapowiedzieliśmy, że alternatywa będzie dla Festiwalu Reżyserii. Tak jak mówię, no Kongres Regionów już od nas w tym przypadku nie zależy, czekamy na decyzję Axel Springer. Festiwal Reżyserii, mimo że się nie odbędzie, to też przygotujemy wydarzenie, które będzie miało charakter filmowy. W tej chwili jeszcze na etapie rozmów z kontrahentami trudno nam w tej chwili wyrokować, natomiast na pewno coś będzie. Poza tym mamy wiele standardowych imprez, które na pewno nie znikną, proszę się nie obawiać. Cały czas myślimy o tym, jak, w jaki sposób działać, żeby wyrwać czasami mieszkańców, tych, którzy nie zawsze chętnie chodzą do kina, czy do teatru, czy na jakieś imprezy kulturalne. I tu mogę obiecać, że zrobimy wszystko, żeby takich imprez było być może właśnie więcej mniejszych, żeby zaspokoić właśnie różne gusta. Na zakończenie, czego możemy życzyć panu na tą kadencję? Na tą kadencję będę potrzebował przede wszystkim współpracy różnych środowisk. Chciałbym, żebyśmy wszyscy zawsze mieli w tyle głowy taką myśl, że działamy dla dobra wspólnego, że nie interesuje nas tutaj jakaś przepychanka, walka. Chodzi o to, żebyśmy zrobili wszystko, żeby mieszkańcy chcieli korzystać z tego, co mamy dla nich przygotowane. I tyle. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Dziękuję.